A mnie dzisiaj, jak jechałam tutaj, to zszokowały nowe odkrycia odnośnie covidianizmu. Poprzednio jak tutaj jechałam, przesiadam się w Sindziuku z mojej linii, tutaj na linię Sejpu Sindziuku i przechodzę przez sklep Uniqlo, czyli sklep z ubraniami. A dzisiaj chciałam tamtędy przejść i nie tylko ja, widziałam, że też inni też wpadli w tą pułapkę. Tam jest teraz pozabarykadowywane, nie można przejść przez sklep. Są specjalne wejścia, wyznaczone wyjścia. Przy wejściu badają temperaturę, jakieś czujniki przykładają ludziom do głowy. Każą sobie wydezynfekować ręce spirytusem i tak dalej, i tak dalej. Także nowe obostrzenia. Zszokowałam się i postanowiłam spytać Japończyka, gospodarza tego domu, jak to z tym covidianizmem w tej chwili jest w Japonii. Czy się pojawiły jakieś nowe regulacje, nowe prawo, nowe obostrzenia? Więc o tym troszeczkę rozmawialiśmy z nim. Oddajemy teraz głos gospodarzowi. だけどやるの、日本では。一つは正しいと思ってるのがあるかもしれないね。だけど、大体そういうのはパフォーマンス。パフォーマンスっていうのは、わかりますよね。見せかけよ。だから、それも忖度するわけ。忖度っていうのがさっきから難しいのか、外国の人には難しい言い方なのかもしれないけど、先回りして、国が法律言ったり命令とかそういう出す前に、私はもうね、国のために働いてますという。愛国心がありますって。まあ、そこまでは言わないまでも、私は正しいことをしますっていうことを表明する。それはだから、自分たちが立派だと思ってる、会社ほどちゃんとやる。 会社ほどちゃんとやる。自分たちが立派だと思ってる会社は、例えばどこだって聞かれてあげれば、例えば、何々銀行とかね。何々製鉄とか。あるいは、ユニクロも大きな会社になったからさ、そういった一流の企業であるってことを示したい。世にも示したい。そういう意味では、やるんですよね。つまり、 Tak jak powiedział nasz przyjaciel Kaneyoshi, jest to wyłącznie japońska nadgorliwość.